Temat User Experience to jedno z najgorętszych pojęć ostatnio w branży IT. Jeśli nie do końca zrozumiałeś jeszcze, o co w tym UX-ie chodzi, albo w ogóle nie poruszałeś tematu, ale chciałbyś postawić ten pierwszy krok i chociaż poznać troszkę podstaw, to myślę, że powinieneś zostać tutaj troszkę dłużej. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest ten User Experience Design, musimy być przede wszystkim świadomi, że proces tworzenia aplikacji to nie tylko kodowanie. Bardzo ważny jest ten element poprzedzający proces kodowania, czyli badanie użytkownika, w którym musimy się przede wszystkim dowiedzieć, kim ten użytkownik jest, jakich funkcji on w ogóle potrzebuje w tej aplikacji i jak potencjalnie będzie z niej korzystał. Mając już zdefiniowanego naszego użytkownika, czyli w momencie, gdy wiemy, jakie ma potrzeby, jak potencjalnie będzie się zachowywał lub na jakie problemy może napotkać w kontakcie właśnie z naszą aplikacją, to wtedy mając tą całą wiedzę i te wnioski, które zgromadziliśmy, możemy przejść do projektowania wizualnego tej aplikacji, czyli stworzyć tą graficzną wersję interfejsu, w której możemy stworzyć również jakieś animacje, prototypy, korzystając z różnych programów, a następnie przekazać to do deweloperów do zakodowania. To, co więc musimy przede wszystkim tutaj pamiętać, to to, że cały proces stworzenia warstwy wizualnej i kodowania powinien być poprzedzony tymi właśnie dogłębnymi badaniami w celu zagwarantowania właśnie najlepszych możliwych doświadczeń dla użytkownika. Warto się tutaj teraz zastanowić, czym tak naprawdę są te pozytywne doświadczenia użytkownika. Najczęściej wyróżniamy tutaj funkcjonalność, użyteczność i dostarczenie jakichś pozytywnych emocji. Kiedy mówimy o funkcjonalności, mamy na myśli, że aplikacja po prostu dostarcza funkcji, których użytkownik potrzebuje. Przykładowo, jeśli mówimy o portalu do zamawiania pizzy, to funkcjonalnością będzie na pewno to, że użytkownik może wymienić jakiś składnik lub dodać do pizzy, którą wybrał. Czyli jest to po prostu spełnienie potrzeby użytkownika. Kiedy mówimy o użyteczności, mamy na myśli, że użytkownikowi łatwo korzysta się z tej aplikacji, że ona jest intuicyjna, że użytkownik nie gubi się w niej, że łatwo odnajduje informacje. W przypadku e-commerce, że szybko przechodzi kroki zakupu i po prostu aplikacja jest wygodna w użytkowaniu. Jeśli mówimy o dostarczeniu jakichś pozytywnych emocji, fajnych wrażeń w korzystaniu z aplikacją, to mamy na myśli przede wszystkim jakieś ładne animacje, ładnie zaprojektowany ten interfejs, fajne komunikaty w stosunku do użytkownika i wszelkie inne rzeczy, które tak naprawdę dopiększają naszą aplikację. No i teraz kluczowe pytanie. Skąd my właściwie mamy wiedzieć, co dla danego użytkownika albo danej grupy użytkowników jest funkcjonalne, użyteczne i przynosi jakieś pozytywne emocje w korzystaniu? No, możemy albo wróżyć z fusów, albo rozrobić to tak, jak to robią profesjonaliści, czyli skorzystać z badań User Experience. Badania są tak szerokim tematem, że z pewnością nie będziemy ich tutaj poruszać w tym odcinku. Rozbijemy to na pewno na jakieś inne filmy, ale możemy tutaj wyróżnić przede wszystkim badania jakościowe, jak i ilościowe. Ilościowe, czyli głównie jakieś dane statystyczne, ankiety i wiele innych. Jeśli mówimy o jakościowych, mamy tutaj na myśli przede wszystkim testy użyteczności, wywiady pogłębione i wszelkie inne badania, które z pewnością na tym kanale jeszcze będziemy poruszać. Ale ktoś mógłby zresztą bardzo przytomnie zapytać, czy to nie jest zbędne zawracanie dupy, czy my naprawdę potrzebujemy tych badań, czy to nie może być tak, że ktoś przyjdzie, powie co by chciał, deweloperzy zakodują i jest w sumie gitara. Tak by się mogło wydawać z aplikacjami, z których my na co dzień korzystamy. No bo przecież wiadomo, że na portalu do zamawiania pizzy powinna być wymiana składników, jakiś tam proces zakupu i tak dalej. No niby proste rzeczy. No tak się pozornie wydaje, ale w momencie, gdy przechodzimy do projektowania, już tak kolorowo nie jest. Ale tutaj jeszcze pół biedy. Pomyślmy więc o aplikacjach dla grupy, której kompletnie nie znamy. Czyli jak zaprojektowalibyśmy aplikację dla maklerów giełdowych, dla ratowników medycznych, dla lekarzy, dla grupy wiekowej 60 lat i dla grupy wiekowej 20 lat. No tutaj problem już jest większy. I właśnie dlatego potrzebujemy badań User Experience. To jest oczywiście bardzo uproszczony wstęp do User Experience, jednakże to, co powinniśmy przede wszystkim zapamiętać, to to, że wszystko, co widzimy w aplikacjach, wszystkie funkcjonalności, jakieś interakcje, które tam występują, powinny być zawsze poprzedzone tym dogłębnym procesem badawczym naszych potencjalnych użytkowników, naszej grupy docelowej, po to, żeby nie stworzyć aplikacji, z której nikt nie będzie chciał korzystać, a jedyne co użytkownicy będą używali, to przekleństwa podczas właśnie przeklikiwania się przez naszą aplikację. Z mojej strony to wszystko. Jeśli temat Was zainteresował, to myślę, że łapka w górę i subskrypcja na pewno Wam pomogą, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, które na pewno się pojawią, w którym z pewnością rozwiniemy zarówno temat badań User Experience,
jak i różnych kursów związanych z wykorzystaniem programów do takiego już typowo graficznego projektowania. Pojawią się, myślę, też różne ciekawe filmy dotyczące szeroko rozumianej technologii. Nie mówię tutaj o recenzjach oczywiście iPhone'a, ale o różnych jakichś ciekawostkach dotyczących na przykład Google'a czy innych globalnych firm. Z mojej strony to wszystko. Cześć!